Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam Was na dzisiejszym spotkaniu, kolejnym w ramach Dni Otwartych w Centrum Nauczania Domowego. Ja nazywam się Ernesta Miłkowska i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Widzę, że tutaj na czacie bardzo chętnie się udzielacie. Bardzo mi miło. Chciałabym dodać, że nie sposób będzie mi cały ten wasz czat odczytać, tym bardziej, że spotykamy się tutaj w dniu dzisiejszym na takim może innym webinarium niż do tej pory, bo jest to Scratchmania, zaprogramuj własne puzzle. Będziemy tutaj rozmawiać sobie dzisiaj w takim języku programowania Scratch, ale też jednocześnie stworzymy tam sobie grafikę, która oczywiście zostanie wykorzystana do tego, żebyśmy mogli z niej stworzyć własne puzzle. Mam ogromną prośbę, tak, niektórzy widzieli mnie wczoraj, pan Tomasz prowadził spotkanie, też byłam oczywiście. Jeżeli chodzi o Scratcha, bardzo chętnie tutaj dzisiaj Wam o nim opowiem i nie tylko. Mam ogromną prośbę do Was już na samym początku, jeżeli chodzi o czat, żebyśmy korzystali przede wszystkim z niego w naszym dzisiejszym tutaj temacie. I ogromna prośba, żebyśmy żadnych linków do Scratcha nie wrzucali na chwilę obecną lub żadnych innych. No to myślę, że możemy przechodzić dalej. Dzisiaj w nietypowym trochę wydaniu, bo jest to Scratch. Co nas dzisiaj czeka? Tak jak już wspomniałam wcześniej, będzie to część programowania, będzie to Scratch. Widzę tutaj, że niektórzy z Was piszą, że już mieli do czynienia ze Scratchem. Bardzo się cieszę. Będzie Wam z pewnością zdecydowanie łatwiej poradzić sobie ze zrobieniem grafiki. Ja tutaj też bardzo chętnie służę pomocą wszystkim. Za moment opowiem, w jaki sposób tutaj będzie wyglądało nasze spotkanie, jeżeli chodzi o część związaną ze Scratchem, bo jest to troszeczkę inaczej niż sama prezentacja, bo ja będę chciała Wam również pokazać, co dzieje się w tym Scratchu, czyli udostępnię wam swój ekran. Później oczywiście jakoś naszą grafikę trzeba będzie zapisać. Tutaj też różnych narzędzi możemy używać. A w kolejnej części stworzymy sobie puzzle też za pomocą jeszcze innego narzędzia. A na koniec to, co najlepsze, oczywiście świetna zabawa, dzielenie się tymi stworzonymi przez Was tak naprawdę puzzlami, bo jest taka możliwość. No dobrze. Moi drodzy, pierwszą rzeczą oczywiście jest wejście na tego naszego Scratcha, na stronę Scratcha. Jest to scratch.midu.edu. Ja mam nadzieję, że każdy z Was przygotował się do prezentacji, właściwie do naszego spotkania, i przygotował się, ma założone konto na Scratchu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcecie aktywnie wziąć udział, czynnie uczestniczyć, biorąc udział w wydarzeniu, będziecie mogli od razu stworzyć swoją grafikę. Więc, o, niektórzy mają już otwarte, super, cieszę się. Czyli prośba, że tak powiem, fajnie została spełniona. No dobrze, moi drodzy, ja tutaj też udostępnię teraz za moment swojego Scratcha. Mam ogromną do Was prośbę. Ja tutaj będę trochę wracać do tej prezentacji, żeby pokazać tym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia jeszcze ze Scratchem. Odpowiadam na pytanie z czata, będzie można później dostać link do tego spotkania, oczywiście jak ono zostanie zapisane i umieszczone. Jeżeli ktoś programuje, to super, będzie miał o wiele łatwiej i oczywiście łatwiej mu poruszać się w tym świecie. A kto jeszcze nie miał do czynienia, ja serdecznie zapraszam, bardzo chętnie przeprowadzę Was przez wszystkie tutaj kroki, które nawet od samego początku, tak żeby każdy z Was mógł się po dzisiejszym spotkaniu cieszyć,
z tego, że udało mu się zrobić fajną grafikę w Scratchu i później stworzyć z niej świetne puzzle, które może tak naprawdę układać każdy, bo będą to puzzle interaktywne. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy zatem na stronie Scratcha, jest to strona główna Scratcha. Co należy zrobić, żeby stworzyć swój projekt, bo tak nazywamy każdą rzecz, którą zrobimy w Scratchu, każdy nasz pomysł, który chcemy zrealizować. Oczywiście tutaj kolejna rzecz, do jakiej zakładki należy się udać. Jest taka zakładka, ja już tutaj udostępniam swój ekran, żebyście zobaczyli. Sekundkę, okej. Mam nadzieję, że widać. Ja tutaj udostępniłam Wam swojego Scratcha. Co należy zrobić, żeby stworzyć ten projekt? Moi drodzy, tutaj w lewym górnym rogu mamy logo Scratcha, nazwę Scratch, a obok jest taka zakładka Stwórz. Naciskamy sobie na tę zakładkę Stwórz i zobaczcie, co nam tutaj się otwiera. Ano, otwiera nam się oczywiście tak naprawdę nasza aplikacja Scratch. Z ciekawych rzeczy, jeżeli z aplikacji będziecie korzystać, można również tę aplikację pobrać sobie na komputer i korzystać w wersji offline. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Zobaczmy sobie. Okej. No dobrze. Co my w tym środowisku Scratch mamy? Moi drodzy, Scratch jest super, bo tak naprawdę Scratch jest dla każdego. Jak to dla każdego? No jest to taki język programowania, mówi się obiektowy, graficzny, będzie łatwiejsza to nazwa, w którym tak naprawdę za pomocą takich bloczków, które mamy tutaj, już Wam pokazuję, w którym miejscu, o tutaj, w tym miejscu mamy bloczki, one tak się nazywają, w sumie bardzo fajnie, bo łatwo zapamiętać, tak jakbyśmy coś budowali, bo tak naprawdę w Scratchu coś tworzymy. Mamy też tutaj coś takiego jak scenę. Czym jest scena? Scena to tak jak w teatrze na przykład, będziemy widzieć wszystko, może nie w jednym momencie, ale będziemy widzieć, co tworzymy, kogo umieszczamy, co umieszczamy, jakie tło i tak dalej. Nasi bohaterowie, tutaj mamy pierwszego bohatera, jest to oczywiście Scratch, jest to duszek Scratch, bo wszystkich bohaterów, wszystkie nasze postacie, które chcemy użyć w naszych projektach, nazywane są duszkami. Ten duszek jest duszkiem po prostu Scratcha, tak jak nazywa się nasze narzędzie. I duszki mamy też, na duszki mamy też osobne okienko, ono tutaj się znajduje, to tutaj Wam podpisałam, żeby każdy z Was, kto jeszcze nie wie co i jak, mógł się zapoznać na spokojnie. Jest też okienko, w którym mamy tło. Do czego tu służy tło? Oczywiście takie wypełnienie tego, co się będzie działo za tym naszym duszkiem bądź duszkami. Zależeć będzie to wszystko od Waszego dzisiaj pomysłu, na jaki wpadniecie, co będziecie chcieli pokazać na tych Waszych pięknie stworzonych puzzlach. I ostatnie okno, które mamy, jest to okno skryptu. Dzisiaj tylko pokażę Wam początek tego skryptu. Skrypt to jest miejsce, w którym my tak naprawdę sobie bloczki do siebie łączymy, żeby na przykład powiedzieć, żeby nasz duszek mógł coś powiedzieć, coś skomentować, coś pokaże, jak coś myśli i wyrazi to w jakimś czasie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to, czy w Scratchu offline trzeba zakładać
konto. Nie, przeważnie wystarczy zainstalować aplikację i normalnie można z niej korzystać. I ta nasza aplikacja wygląda praktycznie tak samo jak w wersji online, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Moi drodzy, przechodzimy dalej. To są, myślę, jasne rzeczy. No dobrze, kolejnym naszym tutaj slajdem jest wybierz tło. No dobrze, mam nadzieję, że każdy z Was, kto dołączył, ma tego Scratcha albo w wersji online, albo w wersji offline, tak jak tutaj słusznie Kuba doradza, albo wersja online, na której zakładamy konto, a ewentualnie wersja offline. Aczkolwiek ja Wam dzisiaj wszystko będę pokazywać w wersji online, stąd też była moja prośba. Założenie konto jest oczywiście darmowe, można z niego w pełni korzystać w przyszłości, w dniu dzisiejszym też jak najbardziej, więc to, co dzisiaj robimy, tak naprawdę będziemy mogli rozwijać również na co dzień w domu. Udostępniam już Wam tutaj swój ekran, żeby oczywiście było Wam łatwiej wszystko zrozumieć, bo prezentacja oczywiście prezentacją, ale czasami może się okazać, że to jest za mało. Już tutaj się ładuje. Ok. Już za chwilę powinniście zobaczyć to, co ja mam na swoim ekranie przed sobą. Z tego, co widzę, jest. Więc super sprawa. Moi drodzy, jak to wygląda? Mamy tutaj na razie duszka Scratch. Jest on sobie na środku. Ja go sobie teraz przesuwam, żebyście widzieli. Nie ma tutaj żadnego problemu z nim. Można go złapać myszką, czyli naciskam lewym przyciskiem myszy i cały czas go trzymając tego duszka przemieszczam. No ale nie od duszka zaczynamy. Znajdźmy sobie tło, które będzie nam na początku pasować. No i gdzie powinniśmy się udać? Moi drodzy, w prawym dolnym rogu jest taka zakładka, jak najedziecie, jest taki obrazek, wybierz tło. Teraz widzicie, ja tutaj najechałam i to jest widoczne. I później w kolejnym kroku musimy wejść w taką lupkę. No lupka zawsze nam się kojarzy z czym? Z wyszukiwaniem czegoś, więc ja wchodzę sobie teraz w tę lupkę. No po co ja wchodzę w tę lupkę, moi drodzy? Ano po to, żeby znaleźć tło, które będzie mi pasować, które będzie fajne, które mi się podoba. Wy oczywiście, jak robicie w tym samym czasie swoją grafikę, wybieracie tło, które Wam się podoba. Każdy z Was może wybrać tło dowolne, ale pamiętajcie, że tworzymy tutaj grafikę pod puzzle i fajnie jakby te grafiki były ładne, były ciekawe, żeby później wybrać ciekawego do tego duszka, czyli tą naszą postać, a może kilka postaci będziecie mieli ochotę stworzyć, też super. Posłuchajcie, ja tutaj mogę teraz za pomocą tego suwaka z prawej strony, mogę sobie znaleźć, poszukać takie tło, które mi się podoba. Pamiętajcie, że później nasze puzzle możemy sobie wzajemnie udostępnić, jak już je stworzymy w dniu dzisiejszym. Wtedy każdy z Was będzie mógł innym pokazać. Ale nie tylko, bo nasze puzzle będą też dostępne dla innych, więc pamiętajcie proszę o tym przy wyborze naszych postaci, przy wyborze tła. Fajnie, jeżeli nam się to zgrywa. Każdy może oczywiście według swojego pomysłu. Ja mam ochotę dzisiaj może na kosmos, galaxy. Wybieram sobie tło galaxy. Co zrobić? Wystarczy, że nacisnę raz lewym przyciskiem na niego. Jak najechałam tylko myszką, to mi się tak podświetla w taką rameczkę. Naciskam na to i zobaczcie, co się dzieje. Jest! I na mojej scenie pojawiło się tło. Tło, które sobie wybrałam. Moi drodzy, to jest tło, które mi się w tym momencie spodobało. Każdy z Was oczywiście może wybrać inne, te, które mu się podoba. Jak najbardziej nie ma żadnego problemu. No dobrze, ale kolejny krok. Ktoś zadał fajne pytanie, widzę, że jesteście tu już obeznani w Scratchu, ja to się bardzo cieszę, uwielbiam też Scratcha.
Kto nie, to też przy okazji będzie mógł się nauczyć. Czy możemy zrobić studio dla tego spotkania w Scratchu? Moi drodzy, jeżeli chodzi o studio, to nie chciałabym, żebyśmy narzucali tutaj coś takiego. Jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę, żebyśmy dodali jego później projekt do takiego studio wspólnego, to myślę, że możecie wysłać do nas wiadomość z takim projektem i ja później bardzo chętnie utworzę takie wspólne studio. Moi drodzy, ktoś mówi, że nie widzi prezentacji. Okej, już, sekundkę. Dobra. Teraz jest wszystko widoczne? O, super, dziękuję za Wasze potwierdzenie. Staram się w miarę na bieżąco też śledzić czat, żeby było wszystko w porządku. I dziękuję za Wasze wiadomości, bo wiadomo, że ma być to spotkanie, z którego wyniesiecie jak najwięcej. Moi drodzy, kolejną rzeczą jest wybór duszka, czyli naszej postaci. Na początek wybierzemy sobie jedną. Oczywiście możecie wybrać też kilka i rozmieścić je na scenie, na tej naszej grafice. Nie ma najmniejszego problemu. Zachęcam do tego, żebyście stworzyli świetną grafikę i na pewno będzie świetna. Ja to po prostu wiem. Ja teraz Wam pokażę, jak wybrać takiego duszka, albo też jak na przykład tego kota Scratcha usunąć, bo na przykład nie chcę go mieć na swojej grafice, na swojej scenie na chwilę obecną w programie Scratch, a zależy mi na tym, żeby wybrać inną. No co ja mogę zrobić w takim wypadku? Już Wam udostępniam swój ekran, żeby Wam pokazać. Dajcie mi proszę znać, czy jest już widoczny, ale powinno być i wszystko się załadować. Niektórzy mają krawa, jeszcze inni coś innego już dodali, super. Zobaczcie, co tutaj ja muszę zrobić. Jeżeli ja chcę zostawić Scratcha, czyli tego kota, to nic tutaj nie robię, on sobie jest. Zaraz Wam pokażę też, jak można zwiększyć jego rozmiar, co ogólnie też z nim zrobić, jak się z nim pobawić. No zobaczmy. Jeżeli chcę usunąć tego Scratcha, ja go później mogę dodać oczywiście ponownie, to zobaczcie tutaj w części, gdzie są duszki. Przy moim duszku, który nazywa się duszek 1, mam taki kosz. Jeżeli ja teraz na niego nacisnę, zobaczcie, hop, to na scenie już duszka nie ma. Czyli w tym momencie na mojej scenie mam tylko tło i mogę dodać dowolnego duszka. No ale jak go dodać, skoro nie mam żadnego? Bardzo podobny sposób jak tło. Tło było w prawym dolnym rogu, tak jak Wam tutaj teraz pokazuję, a obok mamy taki przycisk przypominający kota, jak to nasz duszek główny Scratcha. I tutaj też najeżdżam na tego kotka, i wybieram sobie oczywiście lubkę, bo lubka jest bardzo charakterystyczna. I zobaczcie, ile mam tutaj przeróżnych duszków. Na samej górze, w lewym górnym rogu mam taką zakładkę wszystko i tu wtedy pokazują mi się wszystkie duszki. Ale mogę również wybrać konkretną zakładkę, jeżeli nie chcę przeszukiwać wszystkiego. Na przykład chcę jakieś zwierzątko. No to przeglądam sobie wtedy zwierzątka. Czy mi zwierzątko tu dzisiaj odpowiada? Wszystko zależy od tego, na co macie ochotę. Widzę, niektórzy mają różne duszki, kosmitów, nie kosmitów. Bardzo fajnie, oczywiście. Moi drodzy, temu to służy, że możemy wybrać. Możemy sobie wybrać tego duszka. Jakiego chcemy? Co by mi tutaj na przykład pasowało? Mogę się zastanowić. Mogę wybrać kilka duszków. Sposób wtedy dodawania jest taki sam. Co to znaczy taki sam? Wybierzmy sobie jednego, to już Wam pokażę. O,
jest jakiś diamencik, no podoba mi się, pasuje mi do mojej galaktyki, przynajmniej ja tak uważam. No pojawił się tutaj mały diamencik, mam takiego duszka wyglądem przypominającego diament, mogę dodać kolejnego. No jaki sposób? Znowu tutaj najeżdżam na naszego kotka, ciskam, wybieram tutaj lupkę, naciskam, znowu przeszukuję tą naszą bibliotekę, bo tak się to fachowo nazywa, biblioteka duszków w tym wypadku. Wcześniej była biblioteka teł, czyli tam, gdzie mogliśmy wybrać tło. Co ja tutaj mogę wybrać? No fikcja mi pasuje trochę do tej mojej galaktyki. Mogę sobie wybrać, co mi się podoba. Co by tu wybrać? Może wy macie propozycję, co bym mogła stąd wybrać? Co wam się tutaj podoba? Piko? No dobra, niech będzie Piko. Jest Piko. Uwaga. I Piko wskoczył na scenę. No dobrze, ale powiecie, no przecież ja może nie chcę mieć tego Piko tak na środku sceny, może chcę mieć trochę w innym. Moi drodzy, pytanie padło, czy na bieżąco mamy robić. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej zachęcam, bo jak stworzymy sobie taką grafikę, to będziemy mogli pracować w bardzo prosty sposób. Będziemy mogli razem stworzyć dzisiaj te puzzle. Zobaczcie, ja tego naszego Piko przesuwam na przykład, czyli złapałam go tak jak wcześniej wam mówiłam, lewym przyciskiem myszy trzymam i przesuwam do lewego dolnego rogu. Dlaczego? Ano dlatego, że mi się tutaj spodobało. Moi drodzy, jak go powiększyć? Bardzo prosty sposób. Mamy tutaj na dole te okienko, które nazywa się okienkiem dla duszków i jest tutaj taka jedna z opcji rozmiar. Tutaj mam 100. No mogę równie dobrze to tutaj usunąć i wpisać na przykład 200. I jak zatwierdzę enterem, to spójrzcie, mój Piko się powiększył. Wydaje się, że wychodzi za scenę i taka jest prawda. Na chwilę obecną tak by wyglądał po otworzeniu naszego programu, ale mogę tego Piko przesunąć, a jeżeli mi się podoba, mogę z powrotem go wrócić tutaj na to pole, żeby była widoczna taka jego buźka. No, nawet to fajnie wygląda. Moi drodzy, mogę ten diamencik również przesunąć w inne miejsce, na przykład ten Piko będzie tutaj sobie na niego się przyglądał. Zobaczcie, jak ja nacisnę na ten diamencik, to z automatu mam tutaj w opcjach te wymiary, te opcje, które dotyczą się tego diamentu. I znowu mogę sobie na przykład ze 100 zwiększyć na przykład na 200 i on się odpowiednio powiększy. No dobrze, ale powiecie mi, że takich diamencików chcecie mieć bardzo dużo, na przykład na tej naszej scenie. Czy ja muszę po raz kolejny szukać ich w mojej bibliotece duszki? Nie muszę, jest taka opcja. Zobaczcie, jeżeli najadę tutaj myszką, kursorem na mój diamencik, jak jest podświetlony na niebiesko, to znaczy, że tyczy się to zadanie tego duszka, naciskam prawy przycisk myszy i mam tutaj taką opcję duplikuj, naciskam duplikuj i zobaczcie, mam drugi taki diamencik, kryształek, jak chcemy, możemy to nazwać i mogę sobie w ten sposób duplikować duszki, powielać, czyli kopiować tak jakby w najprostszym języku i mogę zrobić to tyle razy, ile mi się podoba. Zobaczcie i rozmieścić je w dowolny sposób. Więc tu nie ma żadnego problemu. Moi drodzy, ciężko mi na chwilę obecną odpisywać albo odpowiadać na to, co piszecie na czacie. Staram się to cały czas śledzić. Pytanie od Karolinki, jak zrobić jeden diament? Moja droga, jeszcze raz przypomnę, ja go nie robiłam, skorzystałam z biblioteki duszków, pokażę raz jeszcze, jak to zrobić. Najeżdżamy tutaj w prawym dolnym rogu na takiego naszego kotka, na razie nic nie naciskamy, wybieramy lupkę i wtedy szukam mojego duszka, gdzie on jest. Ja już wiem, że on jest w zakładce fikcja, więc naciskam fikcja
I tutaj o, mam sobie mój diamencik, mój kryształek. I wtedy naciskam na niego i on pojawia mi się na tej scenie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pytanie, czy mamy robić to na bieżąco słońca, tak, powtórzę po raz kolejny, postarajcie się robić na bieżąco. Nie musicie mieć tyle duszków co ja, może być jedno tło, może być jeden duszek, nie ma problemu. Bo tak naprawdę tutaj dzisiaj spotykamy się, żeby wam pokazać, jakie są możliwości, chociaż trochę, i żeby dobrze przede wszystkim się bawić. A jak stworzymy później z tej grafiki puzzle, to już w ogóle będzie super. No dobra, co tutaj dalej możemy zrobić? Ano tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Jak to bardzo dużo? Bo Scratch ma bardzo dużo możliwości. Nie jestem w stanie wam wszystkich dzisiaj oczywiście pokazać, bo na Scratchu można się dobrze bawić codziennie po kilka godzin. Teraz pobawimy się efektami graficznymi, czyli kostiumami. A co to jest takiego kostium? No, moi drodzy, ubranko, prawda? Możemy zmieniać codziennie koszulkę, możemy codziennie zmieniać bluzę, spodnie i tak dalej. Duszki też mają takie kostiumy. No a jak one mają te kostiumy? Już wam pokazuję. Niektóre duszki, w międzyczasie wam powiem, niektóre duszki mają takich kostiumów na przykład dwa, a są duszki, które mają ich bardzo dużo, nawet kilka. I to jest bardzo fajną sprawą. Już myślę, że widzicie z powrotem mój tutaj projekt. No dobra, jak to zrobić? Zobaczcie, ja tutaj mam duszka. Jeżeli chcę na przykład pobawić się duszkiem Pico, naciskam sobie lewym przyciskiem myszy na Pico, on wtedy zaznaczy się tak na niebiesko, będzie obramowany i przechodzę, zobaczcie, w lewy górny róg. Mam tutaj takie zakładki, jest zakładka skrypt, czyli tu, gdzie będziemy tworzyć na przykład kod jakiś, pisać, programować, a kolejną zakładką jest zakładka kostiumy i naciskam na nią. Hop, zobaczcie, jest zakładka, jest nasza zakładka. I co się okazuje? Że mój duszek, Pico w tym wypadku, ma cztery różne kostiumy. Pierwszy jest taki, drugi, zobaczcie, jest bardzo uśmiechnięty, super sprawa. Kolejny, w ogóle oczy ma takie zakręcone, a jeszcze inny jest chyba zezłoszczony troszeczkę. Który mi się tutaj podoba, mogę go wybrać. Wy również możecie wybrać dowolny kostium. Mi się podoba, ten jest uśmiechnięty bardzo fajnie, ten w ogóle jest super. No ten, nie pasuje, ja lubię się uśmiechać, więc biorę tego najbardziej uśmiechniętego z takimi oczkami fajnie przymrużonymi. Moi drodzy, co ja mogę zrobić jeszcze z tym Pico, jak już jestem w zakładce kostiumy? No bo tak naprawdę mogę zrobić nie tylko to, że wybiorę dla niego odpowiedni kostium, ja mogę się tym troszeczkę pobawić. A jak? Ano do tego służy mi tutaj to okno tego kostiumu. Po prawej stronie jest dalej scena z tłem, a teraz na środku widzę co? Widzę możliwości. Jak ja najadę na odpowiednie części tutaj mojego Pico i na przykład nacisnę, to mogę go zaznaczyć. A jak ja go zaznaczę, to mogę się z nim trochę pobawić. Co zrobić? Mogę na przykład zmienić kolor. A jak ja mogę zmienić kolor? Po lewej stronie mam na przykład taką farbkę wypełni. O, naciskam na ten kolor wypełnienia, albo tutaj sobie wybieram, jest ich bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Wybieram, spuszczam i zobaczcie, co teraz się dzieje. Naciskam na Pico i mój Pico jest zielony. Mogę również sprawić, że cały będzie zieloniutki. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, od tego, co chcemy z nim zrobić. Wiecie, co można jeszcze z nim zrobić? Ano, bardzo fajną rzecz. Mogę tego mojego Pico, zobaczcie,
mogę tego mojego piko zaznaczyć, ale żeby zaznaczyć piko, muszę wybrać tutaj opcję strzałeczki, która mi na to pozwoli. Zaznaczam sobie mojego piko, hop, zaznaczył się cały i na przykład teraz mogę się z nim pobawić jak? A no tak, jest w kosmosie, mogę go na przykład obrócić. No tutaj wystarczyło nacisnąć te dwie takie strzałeczki i one od razu odwracają. Jeszcze raz i piko wraca. Zaraz powtórzę, jak zrobić, żeby główka była tylko zielona. Dobrze, Patrycjo? Na spokojnie. Już za momencik. A mogę też piko obrócić, żeby zamiast patrzy się, on się patrzy w jedną stronę, to żeby patrzył się w drugą. I do tego posłużą te strzałeczki obok tutaj. Hop! I piko jest tyłem do naszych diamencików. Nie ma tutaj żadnego problemu. Powtarzam jeszcze raz, jak zrobić, żeby piko zmienił kolorek. Zobaczcie, mój piko jest teraz zielony. Wybieram sobie tutaj taką opcję farbki, wiaderko z taką farbką wylewające się, naciskam na to raz. Później wybieram tutaj kolorek w miejscu, gdzie jest wypełnień. Na chwilę obecną jest fioletowy. O, zobaczcie, naciskam oczywiście na to i tutaj bawiąc się tymi wskaźnikami, tymi opcjami, wybieram kolorek, który pokazuje mi się cały czas w tym kwadraciku. Mogę przesuwać, tutaj jest pełno różnych kolorów, mogę wybrać kolorek czerwony na przykład. O, wybieram na przykład taki czerwony kolorek. No i jak teraz, co teraz zrobić, żeby tylko głowa była czerwona? Nic trudnego. Zobaczcie, jak dalej mam tu farbkę zaznaczoną, kolor wybrany, najeżdżam myszką na mojego piko głowę, zaznaczyło się na czerwono, ale trzeba jeszcze kliknąć myszką, lewy przycisk myszy, raz, hop, i teraz jak już odjadę, piko ma taki czerwony, ma nawet bordowy kolorek. A jeżeli mi się to nie podoba i chcę wrócić do zielonego kolorku, to na górze mam tutaj strzałki. No, używam strzałki w lewo, czyli strzałki cofnięcia, hop, jest zielony. A mogę się pobawić, bo jednak stwierdzę, że mi się podoba i jest bordowy. więc nie ma problemu. Tak, przekształcenie w bitmapę jest trudniejsze, dzisiaj nie będziemy w to wnikać. Wektorowo przede wszystkim pracujemy tak, żeby tutaj nam od razu ładnie się to wszystko układało na naszej scenie. Ja chciałabym dzisiaj, żeby mój był na przykład zielony. Oczywiście wy możecie wymyślić zupełnie coś innego, możecie mieć zupełnie kogoś innego niż piko. Moi drodzy, co my możemy zrobić dalej z naszą tutaj grafiką, z naszym obrazem? To nam się już udało zrobić, pomalowaliśmy go sobie. Moi drodzy, no dobra, ale nasze duszki mogą prowadzić jakąś rozmowę. Pamiętajcie, że tę grafikę, którą my tworzymy i widzimy tutaj na scenie, czyli w tym oto miejscu, o w tym, tu całościowo, och, o, zobaczcie jak tutaj się serducho mi się chciało narysować. Jeszcze raz, o, to jest nasza scena, zobaczcie. O, tu jest scena, czyli to, co tu widzimy, będzie później widoczne na naszej grafice, czyli na tym, w jaki sposób, moi drodzy, w jaki sposób nasze puzzle będą wyglądać. No na puzzlach jest fajnie, jak mamy coś ciekawego, jak jest więcej elementów, to puzzle są oczywiście trudniejsze. A jak jest mniej elementów, to odpowiednio łatwiejsze. Aczkolwiek jeszcze duże znaczenie ma liczba puzli, ale o tym później. Moi drodzy, mam do Was ogromną prośbę, żebyśmy na czacie skupili się tylko i wyłącznie na temacie, który dzisiaj, moi drodzy, poruszamy. Nie wyłączę czatu, bo niektórzy z Was zadają pytania i to jest bardzo fajne, bo wtedy mogę Wam odpowiedzieć na Wasze wątpliwości lub coś powtórzyć, więc tutaj nie ma problemu. Moi drodzy, bardzo proszę o kulturę słowa na czacie, o kulturę języka.
Posłuchajcie, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli tutaj w jaki sposób stworzyć tutaj taki dymek, że któryś duszek coś mówi, a drugi na przykład coś myśli. No tutaj już troszeczkę dzisiaj zajrzymy do tego, w jaki sposób tworzy się oczywiście co? Oczywiście skrypt, więc trochę rąbka tajemnicy Wam uchylę, a tym, którzy już wiedzą, no to mogą więcej stworzyć. Pamiętajcie, że na grafice musimy w taki sposób to umieścić, że jak ta grafika wystartuje, jak tutaj w Scratchu projekt wystartuje, później wytłumaczę, o co chodzi, to żeby było to wszystko widoczne, bo przecież nam zależy, żeby na przykład coś ciekawego umieścić w naszej grafice, dodatkowego. Wiadomo, że wtedy jest ona ciekawsza. No dobra, już Wam pokazuję, jak możemy to wykonać. Nie ma najmniejszego problemu. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś tutaj nie rozumiecie, to pytajcie. Staram się na bieżąco ten czat śledzić w miarę możliwości, tak żebyście nie mieli żadnych problemów. Z tego, co widzę, już powinniście widzieć mojego Scratcha. No dobra, co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam wrócić w ogóle do tego, żeby ten skrypt stworzyć? Nie ma problemu. Moi drodzy, zobaczcie. Jak jestem w zakładce kostiumy, tu w lewym górnym rogu, to moi drodzy, wybieramy teraz zakładkę skrypt. O co chodzi z dymkiem? Moi drodzy, zaraz wytłumaczę, właśnie tłumaczę, jak to zrobimy. Jeżeli chodzi o puzzle, moi drodzy, jak stworzymy grafikę, tak jak na początku spotkania, moi drodzy, wspominałam. Zobaczcie, wchodzimy z powrotem do skryptu, czyli lewym przyciskiem myszy raz naciskam. Hop, i już mam tutaj widoczne okno z bloczkami, tutaj są bloczki z lewej strony, tutaj one są podzielone na różne kategorie, niebieskie to dotyczą ruchu, fioletowe wyglądu i tak dalej. No, który duszek na pewno nas interesuje? Moi drodzy, żeby jakikolwiek program wystartował, a będziemy go tutaj startować tą zieloną flagą, czyli żeby cokolwiek nam się pokazało, to należy jakby powiedzieć naszemu programowi krok po kroku, co on ma zrobić. Mamy tutaj w naszych bloczkach taką zakładkę kontrola. Wybieramy kontrolę, naciskam na to i zobaczcie, to się przesunęło ładnie, o przepraszam, zdarzenia. I te zdarzenie bardzo często pokazuje nam, co my tu możemy, od czego tak naprawdę rozpocząć. Nas interesuje na początek bloczek, kiedy kliknięto flaga. To jest ten bloczek, ja tutaj powiększę dla Was plusikiem, zobaczcie, od razu widzicie. O, jest to wtedy duże, widoczne. Kiedy kliknięto zielona flaga. To znaczy, kiedy ja co ma się wydarzyć, jeżeli ja tę flagę zieloną nacisnę. No dobrze. Moi drodzy, ogromna prośba, żeby zostawić czat i skupić się na tym, co robimy. No dobra. Kiedy kliknięto zielona flaga? No dobra, mam pierwszy bloczek, ale co ja dalej muszę powiedzieć? No to takie, to się nazywa algorytm tak naprawdę, czyli sposób postępowania. Jak idziecie na przykład, jeżeli chcecie, żeby światło się zapaliło, no to co? Idziemy, podchodzimy do włącznika światła, musimy najpierw podejść, więc to jest jakby, najpierw musimy sobie wymyślić, aha, chcę zapalić światło, to jest pierwszy krok. Drugi krok, aha, muszę podejść do tego włącznika światła. Kolejny krok, muszę co zrobić? Nacisnąć ten włącznik, żeby to światełko się zaświeciło. Moi drodzy, i tak samo jest z programem. Musimy mu powiedzieć krok po kroku, co ma zrobić. Dzięki temu językowi programowania możemy z komputerem się porozumiewać. To tak samo jest, jak poznamy jakiś język obcy. Jeżeli ja chcę z kimś porozmawiać po angielsku, to muszę poznać język angielski. Jeżeli po rosyjsku, to język rosyjski. Jeżeli chcę w jakiś sposób zrobić rysunek, to jest język graficzny. I druga osoba może spojrzeć na ten rysunek i może się domyślić,
o co chodzi. Moi drodzy, kiedy kliknięto flaga i co zrobić, żeby pojawił się później dymek? Jest taka wśród bloczków kategoria wygląd. Wygląd. To jest ten fioletowy przycisk. Naciskam raz, o, i pojawiają mi się bloczki z kategorii wygląd. No dobra. Moi drodzy, jest bloczek, powiedz na przykład cześć przez 2 sekundy. O, zrobię tak, żebyście widzieli. I zobaczcie, że te bloczki ładnie nam się wpasowują. Niczym puzzle, muszą do siebie pasować. Nie każdy bloczek może pasować do drugiego, jeden do drugiego. Bloczki muszą się pasować, połączyć. Jak to zrobić? Mam tutaj żółty bloczek, przesuwam go sobie i połączę, złapię fioletowy i pod to miejsce podepnę. I one się tak ładnie później złączą. No dobra, ale jest tutaj informacja, powiedz cześć, czyli jak zieloną flagę klikniemy, mój program ma powiedzieć cześć przez 2 sekundy. No dobra, fajnie. Ale kto powie to cześć przez 2 sekundy? No moi drodzy, to cześć przez 2 sekundy powie Pico. A dlaczego Pico? Bo Pico jest tutaj zaznaczony teraz na niebiesko. Jeżeli ja bym chciała, żeby inne duszki coś powiedziały, to muszę na przykład nacisnąć, ja teraz pokażę Wam, na diamencik ten. I zobaczcie, tu skrypt jest pusty, więc tu możemy wtedy napisać osobny skrypt dla tego duszka. Ale wróćmy do Pico. Ja chcę, żeby po kliknięciu zielonej flagi Pico powiedział cześć. Może powiedzieć cześć. Jeżeli chcę to zmienić, trzeba tutaj kliknąć w to okienko. Usuwamy ten tekst wtedy backspace'em na klawiaturze i wpisujemy, co my tutaj sobie chcemy. Na przykład dzień dobry. No 2 sekundy to jest bardzo krótko. Tym bardziej, że później chcielibyśmy zrobić sobie z tego grafikę. No to muszę zmienić sobie na więcej. Ja tak na spokojnie piszę 60 sekund, to będzie dużo czasu, żeby zrobić sobie później grafikę, żeby zrobić sobie, wyciąć ją i przygotować do puzzle. Hop, zatwierdzam i Pico powinien mu przez 60 sekund pokazać mu się dymek, w którym widzimy dzień dobry, bo to ma powiedzieć. Zobaczmy, jak to działa. Naciskam na zieloną flagę i spójrzcie, co się stanie. I Pico ma ten tekst, więc zadanie zostało poprawnie wykonane, bo to chciałam osiągnąć. W dodatku ten skrypt w tym momencie podświetlił mi się na żółto, co oznacza, że jest on aktywny, czyli działa. I tak będzie przez 60 sekund. Po 60 sekundach wyłączy się. No dobrze, mi na razie to wszystko pasuje. Ale chciałabym na przykład, żeby diamencik również coś w tym samym czasie powiedział, na przykład właśnie się przywitał. No to wchodzę do wybranego diamencika, mogę tutaj na dole w oknie duszków nacisnąć, wybrać, który mi się podoba, a mogę na scenie nacisnąć. To wszystko jedno, bo jak na niego nacisnę, a teraz jest aktywny, przepraszam Was bardzo, jak jest aktywny tutaj projekt wystartował, muszę najpierw go zatrzymać, więc obok mam czerwony taki znaczek, podobny do znaku stop, naciskam zatrzymaj i teraz mogę działać na scenie. Hop, naciskam na ten mój diamencik i zobaczcie, on się sam tutaj na niebiesko podświetlił. No i znowu, co robię? Oczywiście wybieram, kiedy kliknięto zielona flaga, bo chcę, żeby w tym samym momencie się to pojawiło. O, powiększę Wam, proszę bardzo. I teraz dla odmiany, jeden mój duszek, oczywiście przypominam tutaj, wybieram sobie kategorię wygląd, powiedział cześć, ale jest też taki bloczek, pomyśl. I wtedy on troszeczkę inaczej wygląda, jest bardziej tak, a zaraz sami zresztą zobaczycie. Też tu mogę zmienić tekst, bo tu gdzie mamy białe pola, to możemy zmieniać, wystarczy kursorem myszką nacisnąć, później usunąć backspace'em na przykład i wpisać. Mój Pico mówi dzień dobry, już zobaczcie, przestał mówić czas, bo zatrzymałam projekt na razie. Wpisuję mu tutaj na przykład witaj. O, i też dam mu 60, oj, witaj te, okej, okay, teraz jest okej. Okay. I też dam mu przez 60 sekund.
No i tak naprawdę w tym momencie, zobaczcie, jak wystartuje swój projekt, hop, no to pojawia się nam tutaj wszystko. Powiększę Wam to, tutaj w prawym górnym rogu są takie strzałeczki w cztery różne strony, jak naciśniemy, to pojawia nam się na większym ekranie i fajnie to wygląda. I właśnie mając już taką grafikę, jeszcze jedną rzecz sobie do niej dodamy, zaraz zrobimy z niej szybciutko puzzle. Zobaczycie. No i taka grafika mi się podoba, ale może ja bym chciała coś jeszcze dodać, żeby była jeszcze ciekawsza. Wrócę tutaj do widoku mniejszego, czyli z powrotem strzałeczki, ale tym razem skierowane do środka. Hop. Co ja mogę dodać? Moi drodzy, ja mogę też dodawać własne duszki, tworzyć własne duszki, rysować. Nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, bo dużo czasu się na tym schodzi, a my dzisiaj przede wszystkim chcemy stworzyć fajną grafikę. Moi drodzy, ja tutaj znowu najeżdżam, zobaczcie, na duszka, który ma ikonę kotka, I wybieram tym razem nie lupkę, tylko jest taka opcja pędzelka, maluj. Naciskam na ten pędzelek i zobaczcie, tutaj jeszcze na scenie nic się nie zmieniło, ale tutaj w okienku duszków pojawił się kolejny duszek i jest on na razie pusty. Jakby my go nie widzimy, ale możemy go stworzyć. No tutaj mamy scenę teraz na środku, ta scena jest bardzo fajna, bo możemy na niej zrobić wszystko. Ale dzisiaj przede wszystkim chciałabym Wam pokazać, można tu narysować swojego duszka, jakiegokolwiek sobie życzycie, korzystając z tych tutaj narzędzi, pędzelka, farbki, kreski, tutaj linii, którą się rysuje. Tak, schodzi z tym dużo czasu, dlatego my dzisiaj po prostu tego nie zrobimy, bo wiem, jak bardzo chcecie w tym bawić się i rysować, można super świetnie wymyślać różne duszki, fajna sprawa, ale dużo, dużo czasu schodzi. Przede wszystkim chciałam Wam pokazać, jak można też dodać tekst, na przykład tytuł. No jest tutaj taka literka T, jak ja na nią nacisnę, to w tym momencie jest ona zaznaczona na, podświetlona na taki niebieski kolor i mogę sobie teraz nacisnąć w dowolnym miejscu, zobaczcie, o, pojawi się taka mała rameczka i miga tu kursor. Jak ja zacznę pisać, napiszę sobie na przykład kosmos, o, jest na fioletowo, a jak chcę na inny kolor, to zaznaczam i zmieniam tutaj kolorek jak wcześniej. No ja bym chciała, żeby był jaśniejszy, bo mam, zobaczcie, ja mam tło ciemne, tak, więc jak ja mam ciemne tło, to fajnie by było, żeby było coś jaśniejszego albo w zupełnie innym kolorze, na przykład w czerwieni. O, mogę tutaj złapać sobie, jak najadę w prawym dolnym rogu, złapać i rozszerzyć, jeżeli chcę, żeby to było duże. I zobaczcie, co się stało. Od razu mamy to na naszym tle. A skoro mamy na naszym tle, moi drodzy, to jak mamy na naszym tle, no to osiągnęliśmy tak naprawdę cel. Mogę tego duszka jeszcze sobie tutaj przeciągnąć na środek. Tutaj jest takie miejsce. O, i wtedy będzie idealnie. Idealnie duszek będzie wyśrodkowany. O, super. A na tle trzeba go wtedy osobno przeciągnąć. Zobaczcie, hop, przeciągam, może tutaj, mogę wybrać gdzie chcę i gotowe. Jeżeli przyjmiemy, że mam gotową już grafikę i to mi się podoba, co teraz powinniśmy zrobić? Jak zacząć duszka? Moi drodzy, zacząć duszka w sensie pytanie, Przemku, napisz mi proszę na czacie, czy chodzi Ci o to, jak zacząć tworzyć takiego duszka, który jest napisem? Czekam na Twoją odpowiedź. Tak, dobra. Jeszcze raz wytłumaczę, nie ma najmniejszego problemu. Zobaczcie. Stworzę kolejnego duszka, też będzie tu duszek z tytułem. Najeżdżamy sobie tutaj w prawym dolnym rogu na taką ikonę kotka, wybieramy pędzelek, hop,
I otwiera mi się nowe okno, jest puste. I tutaj jak sobie zobaczę w okienku duszków, to też on jest pusty. I również na scenie go nie widzimy, bo na razie nic tam nie ma. Teraz wśród opcji tutaj kostiumów, bo jesteśmy w zakładce kostiumy, mając literkę T zaznaczoną, jak nie macie, zobaczcie, jakbym miała farbkę zaznaczoną lub tutaj strzałeczkę, to muszę nacisnąć na literkę T, żeby móc zacząć tworzyć tekst. Ktoś zadał pytanie o pokazują się w języku angielskim. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma aplikację otwartą w języku angielskim, pokazuje, co należy zrobić. W lewym górnym rogu mamy taką nazwę Scratch, na pomarańczowo. Obok niej jest taki globus. Jak naciśniemy sobie na ten globus, to tutaj możemy zmienić nasz język, poszukać języka polskiego. Tych języków jest bardzo dużo. Tych języków jest bardzo dużo, moi drodzy. Ja oczywiście wybieram polski i wtedy będzie język polski. Ja miałam wcześniej wybrany język polski, bo korzystam z języka polskiego na chwilę obecną. I teraz, żeby stworzyć tekst, jak tu jestem, nacisnęłam na tą literkę T, to naciskam, na razie może być w dowolnym miejscu, tutaj na tej planszy środkowej, raz lewym przyciskiem myszy i zaczynam pisać. Na przykład tam miałam kosmos, a tu mogę napisać gwiazdy. Oj, odwrotnie, z caps lockiem już wyłączam, albo będzie włączony cały czas, gwiazdy. O, jeżeli kolor mi odpowiada, to zostawiam. I proszę bardzo, jeżeli kolor chcę zmienić, to tak jak Wam pokazywałam tutaj wcześniej, jeżeli chcę powiększyć napis, no to tutaj rozciągam sobie, czy za prawy róg, dolny, czy za górny, czy lewy, wszystko jedno łapię, czyli naciskam raz lewym przyciskiem myszy i powiększam albo zmniejszam, w zależności od tego, co sobie życzycie. Polecam duszko ustawiać od razu tutaj na tym środeczku. Później przy programowaniu jest to bardzo dobry nawyk. Jak ktoś już trochę pracował ze Scratchem, to na pewno wie. A tutaj wskoczyło mi na mojej scenie słowo gwiazdy w takim miejscu, może gdzie ja niekoniecznie chcę mieć, ale mogę po prostu, łapiąc za ten przycisk gwiazdy, czyli naciskając i trzymając lewy przycisk myszy, umieścić go w innym miejscu na scenie. I jest. Moi drodzy, mam grafikę, czyli to jest to, co zrobiliśmy dzisiaj w Scratchu. Ja tutaj mogę to, zobaczcie, powiększyć i też Was bardzo proszę, jeżeli pracowaliście tutaj, robiliście razem ze mną swoją grafikę, teraz co zrobić, żeby jak nagrać historyjkę i zmienić scenę? O, to bardzo ciekawa sprawa, moi drodzy, bardzo ciekawa sprawa. W Scratchu nie da się wszystkiego na raz poznać, jak wszędzie. Ja się cieszę z waszej tutaj ciekawości. Jak najbardziej chętnie napiszcie do nas, czy coś, jak najbardziej chętnie możemy tutaj ze Scratchem też się pobawić jeszcze nie raz. Jeżeli chodzi o pytanie, czy za 8 minut kończymy, to zależy, jak długo będziecie chcieli się bawić puzzlami. Teraz przechodzimy do tego, żeby naszą grafikę zapisać, a w kolejnym kroku stworzyć z niego bardzo szybko puzzle i się bawić nimi i dzielić. Co mamy zrobić? Moi drodzy, musimy mieć narzędzie jakieś do wycinania i jeżeli ja bym chciała tylko tutaj moją konkretną część zaznaczyć i wyciąć. Jak to zrobić? Ja używam narzędzia wycinania. Wpisuję sobie tutaj narzędzie wycinania. Oj, narzędzie wycinanie. O, na moim komputerze. I za pomocą tego narzędzia zaznaczam sobie, o, tak mi się nie do końca podoba, jeszcze raz, dokładnie, bo chcę, żeby było to ładne, jeszcze raz, do 3 razy sztuka, mam nadzieję, o, teraz będzie bardzo fajnie i wykorzystując takie narzędzie,
zobaczcie, zaznaczam fragment grafiki, która mnie interesuje. Tak, moi drodzy, do wycinania takich grafik możemy używać przeróżnych narzędzi. Ja akurat korzystam z podstawowego narzędzia Windowsa, które jest po prostu aplikacja dostępna. Nie widać tego, co nie widać, moi drodzy, tego, co zrobiłam. Potwierdźcie to, udostępnię. OK, już udostępniam w takim razie inaczej. OK, pokażę Wam jeszcze raz. Jest? OK, dobra. Jak wyciąć? Jak wyciąć, moi drodzy? Jak wyciąć? Ja mam tutaj, ja korzystam z Windowsa, dlatego była prośba z naszej strony, żebyście też przygotowali się jakby na taki webinar. Ja tutaj mam taką lupkę w lewym dolnym rogu. Jak na nią nacisnę, o, to tutaj wpisuję narzędzie wycinanie, bo ja korzystam z takiego narzędzia. O. Pojawia mi się tutaj takie małe okienko, u niektórych może być większe. Naciskam nowy i teraz mam takie jakby trochę białe tło i tutaj za pomocą tego krzyżyka, którym się poruszam, jadę sobie w miejsce takie, które mi się podoba, którego chciałabym zacząć. Naciskam lewy przycisk myszy i cały czas trzymając przeciągam dotąd i nie puszczam, trzymam, dotąd aż zaznaczę cały fragment, który mnie interesuje. Dopiero jak zaznaczyłam cały fragment, który mnie interesuje, puszczam. I wtedy w tym moim narzędziu od razu mam widoczną grafikę, którą sobie wycięłam. I powiem Wam, myślę, że Wasze grafiki są super, świetne. Teraz trzeba ją zapisać na pulpicie. A dlaczego musimy ją zapisać na pulpicie? Ano po to, żeby później w odpowiednim miejscu tę grafikę umieścić i stworzyć z niej puzzle. Jak to zrobić? Naciskam przycisk plik. Kolejny krok to zapisz jako. Otwiera mi się tutaj okno nowe zapisywania. Ja wybieram pulpit i Wam też radzę na pulpicie zapisać. Najprościej będzie nam teraz, nie będziemy nigdzie w innym miejscu zapisywać. Naciskam pulpit, wprowadzam sobie tutaj w nazwie pliku nazwę. Ja dzisiaj nazwę zgodnie z naszym wydarzeniem, Scratch Mania, i na przykład dopiszę puzzle. O. I naciskam przycisk zapisz. Moi drodzy, nasze spotkanie potrwa jeszcze chwilę. Teraz, jak już mamy zapisaną grafikę, chcę Wam pokazać, jak z tej grafiki zrobić puzzle. I już właśnie wchodzimy do tej strony. Jeżeli to zostało, może być, przeróżne są skróty, tutaj widzę podpowiedzi na czacie, sobie udzielacie, super, świetną sprawą jest pomoc drugiemu człowiekowi. Przechodzę do tej drugiej aplikacji, którą prosiłam, żebyście założyli konta też tu są darmowe. Jest to aplikacja, za pomocą której możemy tworzyć puzzle. Jak już jesteśmy na tej stronie właściwej, moi drodzy, nie, tych puzzli nie trzeba wydrukować. To są, tak jak wspominałam Wam, puzzle interaktywne, czyli takie, które, jak stworzymy je sobie za chwileczkę, można później udostępniać za pomocą linku albo wchodzić na swoją stronę. Moi drodzy, wchodzimy w stwórz, tak, jigisoplanet.com. Moi drodzy, kto ma problem, ja bardzo chętnie dłużej zostanę i wytłumaczę raz jeszcze, dobrze? Wytłumaczę teraz dla tych, co zaraz muszą uciekać, bo mają inne zajęcia i za moment pomogę.
Patrycjo, na spokojnie, zaraz pomogę, zaraz pomogę. Co musimy tutaj zrobić? Jeżeli jesteśmy oczywiście zalogowani, ja jestem zalogowana na swoim koncie, a trzeba być na nim zalogowanym, wybieram tutaj sobie plik, czyli ten mój zapisany obraz. Co zrobię? Biorę wybierz plik, no i szukam z pulpitu, jest moja grafika, hop, i otwieram. Zobaczcie, nazwa mi się tutaj wyświetliła, Scratchmania Puzzle, jej nie mogę zmienić, bo ona jest taka, jaką nadaliśmy przy zapisywaniu naszej grafiki. No to teraz jest tak naprawdę prosta zabawa, bo te puzzle same nam się stworzą. Zobaczcie, mogę tutaj wybrać poziom trudności, jeżeli kto mu działa, to się super cieszę. Gratuluję, bo taki był cel, a kto ma problem, na spokojnie, zaraz sobie tutaj poradzimy, chętnie Wam pomogę. Na przykład 50 na początek. Kształt też możecie wybrać dowolny. Jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze. Zaznaczony jest najbardziej klasyczny, ja go teraz zostawię. Jest taka opcja, Cornelio, dziękuję Ci za udział w spotkaniu, rozumiem. Zapraszam na inne nasze wydarzenia organizowane w ramach Dni Otwartych, otwarte webinaria w weekend. Moi drodzy, obracanie, co to takiego? Jeżeli chcecie, żeby puzzle były jeszcze trudniejsze, to można je poobracać. Właściwie to aplikacja za nas zrobi, ale te puzzle zamiast być tak, jak już mają być, na przykład tak, to będą obrócone tak, albo w drugą stronę, albo zupełnie inaczej, pod jakimś kątem, po krzywym. To jest trudność. Ja na razie tego, albo na razie nie będę tego włączać. Kto chce, to może jak najbardziej. Jeżeli ktoś z Was wcześniej nie korzystał z konta, lekcja kończy się, lekcja. Nasze spotkanie, moi drodzy, nasze spotkanie potrwa jeszcze kilka minut. Kto będzie chciał, to zostanie ze mną dłużej, odpowiem na wszystkie pytania. Napiszcie proszę do nas, wtedy po prostu udostępnimy Wam pod linkiem dzisiejsze nagranie z dzisiejszego webinarium bardzo chętnie. Dziękuję serdecznie tym, którzy muszą teraz iść, się z nami tutaj żegnają. Dobrego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Zobaczcie, jeżeli ktoś nie ma stworzonego albumu, to musi tutaj go stworzyć. Ja mam taki album stworzony Scratch, tak go sobie nazwałam i naciskam przycisk Stwórz. Zobaczcie. Uwaga, uwaga, co tutaj się dzieje? Tadam! Mam moje puzzle. Mam moje puzzle, moi drodzy. I teraz takie puzzle mogę sobie sama układać. Wy też możecie sobie układać i do tego zachęcam, jeżeli stworzyliście je. Oczywiście trzeba je łapać tutaj, żeby stworzyć odpowiednie kolejne elementy. Czasami możemy zaznaczyć i kilka przesunąć, dotąd aż je ułożymy. I powiem Wam od razu, że one bardzo fajnie się ze sobą łączą, tak jakby od razu zaskakują. Zobaczcie, tutaj mam ciekawe, czy znajdę resztę, jakie, o, tu są gwiazdy, tu widzę gywy i to się musi ładnie połączyć. Hop, skoczyło i wręcz usłyszeliśmy taki klik. I w ten sposób tworzymy puzzle. Moi drodzy, jak udostępnić takie puzzle, czyli jak ja mogę przesłać stworzone puzzle, które zrobiłam teraz i bardzo chętnie Wam to zrobię i tutaj zaraz link umieszczę na naszym czacie. Zobaczcie, jest udostępni, więcej, o, i mam tu taką opcję kopiuj, dziękuję Wam serdecznie. Moi drodzy, webinarium będzie, napiszcie do nas webinarium z prośbą o dostęp do nagrania, prześlemy Wam link. Kopiuję link, naciskam kopiuj, ok, i teraz na naszym czacie, zobaczcie, jest wiadomość ode mnie, hop. Kto będzie chciał moje puzzle sobie ułożyć, wystarczy, że kliknie w ten link i może je układać. Bardzo dziękuję, Leja, cieszę się, pozdrawiam serdecznie. Działa? Możecie pobawić się tymi puzzlami? Sprawdźcie, czy działa. Powinno wszystko chodzić jak
jak należy. Jak wejdziecie, klikniecie w link. Super, dziękuję za potwierdzenie. Mikołaju, Filipie, widzę, że wrzucacie swoje linki. Świetna sprawa. Nie ma linku? A, moi drodzy, bo nie każdy zdążył. Poczekajcie chwileczkę z czatem, to dołączę też, załączę przy tym czacie wyżej, tylko muszę tutaj zatrzymać udostępnianie. Już wam jeszcze raz włączam link. Moi drodzy, tym, którzy muszą już iść, dziękuję serdecznie za spotkanie. Widzę, że dużo z Was osób, którzy braliście udział w spotkaniu, stworzyliście. Już podpinam link. Dużo osób po prostu, będzie na górze przypięty, na górze czatu, więc będziecie mogli wejść przynajmniej w te puzzle, które ja Wam pokazałam. Zaraz Wam wszystko pokażę tym, którzy chcą, mają jakieś pytania do mnie, to zostajemy. Dziękuję tym, którzy muszą iść za udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie na nie przybyliście. Tutaj serdecznie Was zapraszam do udziału też w webinariach przedmiotowych, które są organizowane w ramach Dni Otwartych. Macie tutaj nasz plan zajęć na stronie, adres strony jest podany. Dziękuję Wam ślicznie, Słońca, dziękuję. Pa, pa, nie płaczcie, cieszymy się. Myślę, że jeszcze nie jeden raz się zobaczymy, mam taką nadzieję. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zapraszam, zostańcie tutaj. Chętnie zobaczę Wasze prace, ale tak szybko i dużo na czacie piszecie, że nie nadążę otworzyć nawet. Myślę, że Wasze prace są piękne. Ojejku, jak ja mam to teraz nadążyć, układać. Słońca, świetną pracę wykonaliście. Mam nadzieję, że Wam, że dobrze się bawiliście, że wasze puzzle będziecie udostępniać również innym osobom, swoim znajomym, albo rodzicom pokażecie, albo rodzeństwu, które macie, albo jeszcze innym. Dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam serdecznie tych, którzy się z nami żegnają. Dziękuję również, dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Jeżeli ktoś ma do mnie teraz jakieś pytanie, żebym coś powtórzyła i jeszcze raz wyjaśniła, to bardzo proszę, śmiało. Dziękuję, trzymajcie się. Do widzenia, do widzenia. Ojejku, nie tak szybko. Nie tak szybko. Ja posłuchajcie, ja bardzo chętnie zobaczę wasze wykonane prace, jak udostępnić puzzle, które już powstały. Już tłumaczę, jak zrobić te puzzle. No dobrze, to może pokażę raz jeszcze, jak zrobić te puzzle. Rozumiem, że grafiki... Proszę... Już powtarzam, nie ma problemu. Moi drodzy, jak zapisać ten obraz ze Scratcha? Dobrze, czyli widzę, że są trzy takie etapy, które powtórzę. Moi drodzy, powtórzę Wam teraz, jak zapisać taki obraz ze Scratcha. Powiem Wam, w jaki sposób, po drugie, mamy sobie tę grafikę, z tej grafiki stworzyć puzzle i w jaki sposób udostępnić. Tak, moi drodzy, kto nie jest zalogowany, nie miał założonego konta, to myślę, że jak obejrzy sobie później ponownie nagranie, to będzie miał okazję nadrobić to i życzę Wam tego, jak coś piszcie do nas, nie ma problemu. Na tablecie będzie ciężko zapisać obraz ze Scratcha, Kasiu, ale nie przejmuj się, dziękuję Przemku, dziękuję, zapraszam serdecznie na kolejne wydarzenia. Moi drodzy, jeszcze raz powtórzę Wam, jak zapisać obraz ze Scratcha, jak sobie poradzić ze stworzeniem tych puzli i jak udostępnić link. Jeżeli ktoś, moi drodzy, nie zdążył ze wszystkim, nie przejmujcie się,
Napiszcie do nas, dostaniecie od nas link z dzisiejszego spotkania, to będziecie mogli sobie na spokojnie, w swoim tempie odtworzyć to nagranie i krok po kroku postępować, tak jak starałam się Wam tutaj dzisiaj pokazać. Pokażę raz jeszcze. No dobrze, tylko muszę udostępnić Wam swój ekran, co byście widzieli, co się dzieje. Mogę zacząć, słońce, już zaczynam. Teraz nie da się dać nie można dać pauzy, zgadza się. Moi drodzy, nie przejmujcie się, jak dostaniecie link i pod linkiem będziecie mieli nagranie, to na spokojnie wtedy dacie pauzę. Oczywiście, jak teraz na żywo tutaj jesteśmy, to nie mamy takiej możliwości, ale na spokojnie. Jak to zrobić? Udostępniam Wam już swój ekran. Tak, żebyście widzieli, co się dzieje. Ok, zobaczcie. Raz jeszcze. Zamknę to. O, jestem tutaj w miejscu, od tego zacznę. Jestem tu w miejscu, gdzie stworzyłam swój projekt. No i co teraz mam dalej zrobić? Oczywiście można wyciąć też z tego miejsca grafikę, ale wygodniej jest, gdy ona jest duża. Więc jeszcze raz naciskam sobie tutaj na strzałeczki. O, i grafika jest już duża. Teraz muszę mieć narzędzie do wycinania mojej grafiki. Ja korzystam z narzędzia, które ma Windows, przepraszam, ma system Windows i tutaj w moją lupkę na dole wpisuję narzędzie. O, jest, już wyskoczyło. Żeby otworzyć to narzędzie, naciskam i otwiera mi się to narzędzie. Pojawiło się nowe okienko, jeszcze nic nie mogę tutaj zrobić z tą grafiką, nie mogę jej wyciąć. Najpierw muszę tutaj wybrać nowy. Wybieram nowy, zobaczcie teraz to tło takie, no właściwie cały mój ekran zrobił się niezbyt wyraźny w takich kolorach słabszych. Zaznaczam sobie całą moją grafikę, którą udało mi się wykonać. O. Hop. I puszczam. I wtedy w tym programie, w tej aplikacji mam tą moją grafikę, ale muszę ją jeszcze zapisać. Jak to zrobić? Naciskam plik, zapisz jako. Otwiera mi się okno zapisywania. Wybieram miejsce, gdzie chcę zapisać. Ja chcę zapisać na pulpicie. Jak macie w innym miejscu, to trzeba poszukać tutaj za pomocą tego suwaczka. Wybieram pulpit. No i teraz nazwę inaczej, żeby Wam pokazać, bo już tutaj mam na pulpicie to swoje zdjęcie, ale jak nazwę ją jeszcze inaczej, tę grafikę, to ona też będzie. Teraz na przykład mogę nazwać Scratch Mania. Moje własne puzzle i naciskam zapisz. Zostało to zapisane na pulpicie, moje narzędzie mogę zamknąć. Przechodzę do aplikacji tej jigsawplanet.com. Tutaj oczywiście widzimy na chwilę obecną to, co robiłam przed momentem, ale za pomocą tego tutaj przycisku wracam na stronę startową. O, proszę. I naciskam stwórz. Tutaj stwórz. I z mojej grafiki chcę stworzyć raz jeszcze puzzle. No i tutaj muszę przejść prawie wszystkie te kroki. Na pewno muszę wybrać obrazek. Mam tutaj opcję wybierz plik. Naciskam na nią. Tutaj, jeżeli jesteście w innym miejscu niż na pulpicie, to trzeba oczywiście nacisnąć pod odpowiednią zakładkę. Wybieram pulpit,
teraz nazwałam Scratch Mania moje własne puzzle. No oczywiście jest to ta sama grafika, bo pokazuję Wam ponownie, jak to zrobić. Naciskam tą, którą inaczej teraz nazwałam, Scratch Mania moje własne puzzle i naciskam otwórz. I zobaczcie, w nazwie mam już tutaj teraz Scratch Mania moje własne puzzle. Wybieram ilość elementów, może teraz więcej, niech to będzie 200, czyli jest to bardziej trudne. Mogę zmienić sobie kształt tych puzli, a może teraz będą takie faliste. Jeżeli nie macie albumu stworzonego, to trzeba tutaj nacisnąć modyfikuj i po prostu tworzymy tam nowy album, wymyślamy jego nazwę, ja wymyśliłam Scratch, co jest zgodne z naszym dzisiejszym tematem i naciskam przycisk stwórz. Po naciśnięciu tego przycisku, zobaczcie, mam tutaj, zaraz się załadują swoje własne puzzle. No tych teraz elementów jest bardzo dużo, no i mogę się bawić. No i ostatni krok, w jaki mogę sama układać, przepraszam, mogę sama tutaj pojedynczo przesuwać i układać, no 200 puzzli to już jest bardzo dużo, przynajmniej na początek. Mogę sobie też okno powiększyć, tutaj dodam Wam, o, będzie takie duże, musi się to oczywiście załadować. O, i mogę sobie bawić się w puzzle interaktywne, ile chcę, dowoli. Teraz zmniejszyłam z powrotem, co zrobić, żeby je udostępnić. Jeżeli ja chcę te konkretne stworzone przez siebie puzzle, na przykład przesłać do kolegi, koleżanki, no to trzeba wysłać link. Jak wysłać link? Jest tutaj taka zakładka w prawym górnym rogu udostępnij, najeżdżam na nią myszką, wybieram opcję więcej, hop, klikam, czekam, co tutaj się otworzy i wybieram opcję kopiuj link. Kopiuj link, naciskam kopiuj link, on został skopiowany, zapamiętany w tak zwanej pamięci komputera. No jeżeli teraz chcę wysłać do Was link, to muszę w oknie czatu muszę nacisnąć na przykład, postawić kursor, nacisnąć Ctrl na klawiaturze Ctrl i V jednocześnie, i wtedy ten link zostanie wklejony. A mogę też prawym przyciskiem myszy tam, gdzie piszemy, i wybrać opcję wklej. Tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć Wam raz jeszcze, co tutaj się wydarzyło. Dziękuję ślicznie Wam za obecność. Cieszę się, że się cieszycie. Ja się też cieszę, że zadajecie śmiało pytania. Udało się mi, dzięki. Mam nadzieję, że Wam też się udało. Moi drodzy, dostaniecie linki na adres mailowy, za pomocą którego rejestrowaliście się na dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na webinaria przedmiotowe, które odbywają się w weekendy, otwarte dla wszystkich. Naprawdę rozumiem Was, że idziecie. Dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za nadesłane prace, przejrzę je sobie później, bardzo chętnie. No i myślę, że możecie w ten sposób się bawić nie jeden raz. Nie tylko z grafiką stworzoną ze Scratcha, tak jak w dniu dzisiejszym, ale mieliśmy trochę przynajmniej programowania, przynajmniej miałam przyjemność pokazać Wam środowisko Scratcha, ale takie puzzle można stworzyć z każdej dowolnej grafiki. Możecie nawet stworzyć je ze zdjęcia, które na przykład sobie gdzieś kiedyś zrobicie. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję raz jeszcze za uczestnictwo, zapraszam na kolejne webinaria, na nasze spotkania i życzę Wam wszystkiego dobrego i do widzenia, do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa, trzymajcie się.